13 w piątek, Arkadiusz Żabka, witamy w Radio 90. W studio poranny gość dzisiaj Piotr Glenc, przewodniczący Solidarności Kopalni Redutowy. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witamy słuchaczy, witamy internautów. No i tydzień temu, dokładnie w czwartek wieczorem, doszło do kolejnego potężnego wstrząsu w kopalni Redutowy. I to był kolejny wstrząs, który nam pokazał, jak groźna może być kopalnia, jak groźne mogą być te wstrząsy. Czy dzisiaj już wiemy, co się wydarzyło te 8 dni temu? Czy już znamy rozmiar szkód? Od tego zacznijmy. Szanowni państwo, panie redaktorze, trzeba powiedzieć tak, bo tak w zasadzie mówiąc o tym wstrząsie, trzeba byłoby też nawiązać do tych poprzednich wstrząsów z 11 i 14 lipca. Ale sam ten wstrząs tego piątego o sile, my to nazywamy ósemką, była to w historii kopalni Redutowej trzecia ósemka, naprawdę potężny wstrząs. Obserwatorium sejsmiczne w Raciborzu określiło to w skali Richtera na taką solidną trójkę. Do dzisiaj, znaczy powiem tak, na powierzchni on był bardzo, bardzo odczuwalny. Na dole na całe szczęście mniej i bardzo cieszymy się z tego, że w zasadzie nie mamy tam poszkodowanych, cała załoga bezpiecznie wyjechała. Są w wyrobiskach przy ścianowych chodniku nadścianowym doszło do wypiętrzenia smogu na odcinku bodajże 37 metrów. Z informacji, którą dzisiaj nabyłem od naczelnego inżyniera kopalni, temat mamy ogarnięty, czyli wyrobisko jest przebrane, ściana jest gotowa do jazdy, czekamy na poniedziałkową decyzję Wyższego Urzędu Górniczego. O tym będziemy rozmawiać, co tak dalej, ale jeszcze chcę zapytać o to, co wiemy, co się wydarzyło na powierzchni, bo siła tego wstrząsu nie poszła w dół, tylko właśnie w górę, co spowodowało, że mieszkańcy, którzy nigdy nie czuli tąpnięcia, nagle się zderzyli z taką rzeczywistością. Czy ma pan już informację, ile telefonów odebrała specjalna linia telefoniczna, ile szkód zostało już do tej pory zgłoszonych do dzisiaj? Po tym wstrząsie do poniedziałku, do 9 września, nasz dział szkód górniczych odebrał 20 telefonów o jakichś tam uszkodzeniach budynków. Natomiast też bez jakiegoś tam zawiadamiania nasze służby dokonały oględzin budynków użyteczności publicznej, czyli szkół, kościołów, gdzie nie stwierdzono większych jakichś szkód. Na pewno ewentualne szkody nie zagrażają ani zdrowiu, ani życiu użytkowników tych obiektów. Także nie jest taka skala aż tak duża, jakiej naprawdę spodziewaliśmy się, ale trzeba też powiedzieć, że te wnioski czy telefony są do dzisiaj, więc rozmiar pewnie będzie większy. Na stronie oficjalnej Polskiej Grupy Górniczej jest też zakładka szkody górnicze, tam są podane numery telefonów, gdzie ewentualnie poszkodowani mogą zgłaszać problemy. Tak, to wiemy. Wiemy jednocześnie, że po raz kolejny rozgorzała dyskusja na temat tego, co dalej z kopalnią Redutową, bo to był kolejny wstrząs w ostatnim okresie. Lipcowe zdarzenie niestety przyniosło jedną ofiarę śmiertelną. Oczywiście byliśmy też świadkami bohaterskiego zrywu ratowników i ocalałego jednego z górników. Niemniej jednak dzisiaj podstawowe pytanie jest tak, co dalej z kopalnią Redutowy? Czy podzieli los kopalni Bobrek, która po takich tragicznych zdarzeniach skraca swoją żywotność o 25 lat? Dzisiaj, z tego co wiemy, rok 2043 to jest ten rok, kiedy kopalnia Redutowy ma zakończyć swoją działalność. Panie redaktorze, no rzeczywiście wstrząsy lipcowe zmieniły nam radykalnie obraz kopalni. To, co było w planach, no niestety plany trzeba napisać na nowo, bo na pewno kopalnia nie będzie funkcjonować tak, jak funkcjonowała dotychczas. Mieliśmy w planach czasami jechać na trzech ścianach, teraz w zasadzie będziemy na kopalni, wydobycie odbywać się będzie na jednej ścianie, więc na pewno te wszystkie plany trzeba napisać na nowo. Ale to nie znaczy, że kopalnia Redutowa przestaje istnieć. Obecnie fedrujemy na jednej ścianie, tam gdzie akurat był w okolicach tej ściany, był wstrząs ostatni, ale trzeba też powiedzieć, że patrząc na wszystkie wstrząsy, bo one są określone jako wstrząsy regionalne, bo taki ich był rozmiar, nigdy nie zdarzyło się na kopalni Redutowa, żeby jakieś tąpnięcie czy wstrząs dotknęło naraz trzech pokładów. To było pierwszy raz,
bo sam strząs pierwszy w 713, ale dotknął też swoimi rozmiarami pokładu 706 i 703. No niestety jesteśmy w takim punkcie, że czekamy na ekspertyzę naukowców, bo Wyższy Urząd Górniczy zlecił opracowanie mechaniki wstrząsu tych pierwszych. Do tej pory nie można było tego dokonać czekamy ze względu bezpieczeństwa. Tak, do końca września jest termin. Będziemy mieć tą ekspertyzę i na podstawie tej ekspertyzy nadzór górniczy, czyli Urząd Górniczy, wyda swoją decyzję co do dalszego funkcjonowania kopalni redutowej. Kopalnia redutowa to jest ta kopalnia, która po węgiel schodzi bardzo głęboko, ponad kilometr pod ziemię. 1200 metrów z hakiem. Nie ma innych kopalń, które tak głęboko schodzą dzisiaj. No to co mówimy, to co jest na redutowach, bo no taki mamy niestety urok złoża, że pracujemy tam, gdzie przede wszystkim metan i zagrożenie tąpaniami. Załoga po części się do tego przyzwyczaiła i tak kolokwialnie mówiąc, jak w tygodniu, czy tam w okresie dwóch tygodni nie ma jakiejś piątki, szóstki, to zaczynamy się bać, że będzie coś mocniejszego, więc takie tam, gdzie inni postrzegają to, tak jak na kopalni Chwałowice była historycznie chyba pierwsza piątka nie tak dawno temu, no z takimi tematami to my się borykamy praktycznie można powiedzieć na co dzień. I tu jest natomiast pytanie, jak można głęboko schodzić, czy wydobywanie za wszelką cenę jest warte tego, warte życia ludzkiego, warte tego, co się może wydarzyć na powierzchni? Panie redaktorze, nic nie jest warte poświęcenia życia, na pewno tylko musimy powiedzieć, górnictwo czy kopanie węgla, szczególnie na Śląsku, nie jest łatwe, nie jest bezpieczne i o tym wiemy. Praktycznie zawód górnika, obojętnie od poziomu, na którym się wydobywa węgiel, jest zawodem niebezpiecznym, bo praca jest w warunkach szczególnie uciążliwych, niebezpiecznych. Matka natura no, niestety nie daje sobie łatwo wydrzeć tego, co jej, ale no, taki jest charakter pracy górnika. Śląsk górnictwem zawsze stał i w rodzinach pracowali górnicy, pracowali dziadkowie, ojcowie, teraz synowie. I wy jako związki zawodowe będziecie bronić kopalni jak najdłużej się da, czy będziecie bronić miejsc pracy, tych 2500 miejsc pracy w kopalni Ruch Redutowy? Szanowni Państwo, przede wszystkim celem pracy związkowca jest ochrona miejsc pracy. Nie będziemy na pewno bronić murów, będziemy bronić miejsc pracy, bo to są rodziny, to nie tylko pracownicy, którzy pracują na kopalni, to jest szereg firm współpracujących z kopalnią, to jest naprawdę bardzo potężna rzesza osób i na pewno zapewnimy wszystkim ludziom miejsce pracy. Zresztą myślę tak, że jeszcze nikt nie skazał kopalni redutowej na niebyt i na zamknięcie ta kopalnia, mimo to, że już nie będzie wydobywała, będą stały szyby, bo ta kopalnia jest zlewnią wód dla całego Rowu, więc temat gospodarki wodami na pewno na tej kopalni będzie jeszcze bardzo, bardzo długim tematem. Ale mam nadzieję, że ta analiza, którą teraz obecnie przeprowadzają naukowcy, będzie pozytywna dla kopalni i przynajmniej na tej jednej ścianie będziemy mogli jeszcze pofedrować. Zresztą podpisaliśmy z rządem w 2022 roku umowę społeczną, gdzie jest wytyczona oś czasu praktycznie dla wszystkich zakładów kopalń Polskiej Grupy Górniczej. Tam redutowe na tej osi czasu są z datą zakończenia eksploatacji 2043 rok. Zdajemy sobie sprawę, że i obecne wstrząsy i to jak wygląda nasze złoże niekoniecznie może tak być, że będziemy do tego czasu eksploatować nasze złoże. Być może skończy się to wcześniej. Na to nakłada się bardzo wiele innych rzeczy, gospodarka, ogólnie państwa, energetyka i tak dalej, czy węgiel będzie potrzebny, ale to już jest inny temat, więc przed nami bardzo wiele wyzwań, ale mam nadzieję, że damy radę. I o tych planach na najbliższy czas, o tym jak być może będą rozlokowani górnicy, porozmawiamy już w internetowej części porannej rozmowy. Słuchaczom Radia 90 dziękujemy, przypominamy, że porannym gościem Radia 90 jest Piotr Glenc, przewodniczący Solidarności Kopalni Ruch Redutowy. Dziękuję. Panie Przewodniczący, no to jakie ma plany, jaką ścieżkę wytacza dzisiaj Związek Zawodowy, Solidarność? My myślę, że Związki Zawodowe tutaj wspólnie w porozumieniu mają chyba jedną wizję, tak? Czy różnicie się spojrzeniem na to, jak ma wyglądać przyszłość kopalni? Panie redaktorze, my się możemy wewnętrznie tam różnić, ale tu akurat jest ponad podziałami i mamy jeden cel, bronić kopalnię i oby, bo to wiadomo, miejsca pracy to jedno.
życie miasta to drugie. Ja akurat wywodzę się z zlikwidowanej już kopalni Anna i wiadomo, teraz widzę, jak wygląda Pszów po tym, jak zamknięto kopalnię. Mimo to, że nikt z pracowników nie utracił pracy, dalej pracują na okolicznych kopalniach, więc musimy też także, dbając o kopalnię, nie dbamy tylko o same miejsce pracy, ale dbamy też o miasto. Więc tak, wiadomo. 2,5 tysiąca to no, jest dzisiaj plus tak. minus liczba osób, które są zatrudnione w kopalni Redutowy. Część wiem, że już została przeniesiona do innych ruchów, bo to mamy kopalnię zespoloną ROW, Chwałowice, Marcel oraz Jankowice, tak? Gdzie dzisiaj są pracownicy kopalni Redutowy, którzy nie mogą wędrować w tym miejscu? No przede wszystkim tak, kopalnia ROW, tak jak pan powiedział, to cztery osobne kopalnie, ale jesteśmy tak organizacyjnie połączeni jako dwójki, Redutowy z Marcelem, Jankowice z Chwałowicami, więc w pierwszej kolejności wiadomo nasi pracownicy, zresztą po tych pierwszych wstrząsach to już było naturalne, zostali przeniesieni, mówię przeniesieni, nie alokowani, bo na zasadach oddelegowania oni dali są pracownikami kopalni Redutowy, ruchu Redutowy, zostali przeniesieni na Marcel, porządkować, przygotowywać pod wykonanie wyrobiska łączącego, nowego wyrobiska łączącego, bo stare już było, ale na skutek ciśnień trzeba byłoby odtwarzać, zdecydowano na wydrożenie nowego wyrobiska, gdzie w przyszłości będzie zabudowana odstawa do tych ścian, które będą fedrowane na Redutowach, ale urobek poleci już na płuczkę z Marcela. Następna część załogi została przeniesiona na kopalnię Jankowice. To działy przygotowawcze, które będą przygotowywać nam dwie ściany, które załogą z Redutów będzie wydobywany węgiel. Oprócz tego mamy temat, który żyje już właśnie w zasadzie swojej temat zakładu przeróbczego, bo nikt nie chce, znaczy no nie umiemy jeszcze podać daty, do kiedy będzie funkcjonował zakład przeróbczy. My zdajemy sobie sprawę, że fedrując na jednej ścianie, tego węgla jest zdecydowanie mniej niż fedrując na dwóch czy trzech ścianach, więc pełna obsada zakładu przeróbczego no, praktycznie nie ma sensu, więc część osób już została przeniesiona na sąsiedni ruch Marcel. Zobaczymy, jak będzie ekspertyza wyjdzie i jak będziemy mogli prowadzić wydobycie. I pewnie od tego będzie zależeć, czy przeróbka zostanie jedna zmiana, być może dwie zmiany. To wszystko jest przed nami. A na ile są realne scenariusze, że nie jesteście w stanie zejść po węgiel z kopalni Redutowa, ale będziecie docierać właśnie z innych chodników po jest, niego? Jest pomysł. To jest i opracowanie, że czy ścian praktycznie można dojść od strony Marcela, tylko trzeba te wyrobiska połączeniowe zrobić i możemy po ten węgiel, który jest w naszym złożu redutowskim, możemy sięgnąć od strony Marcela. No bo pamiętamy po tym lipcowym wstrząsie, po tym, co się wydarzyło, górnicy no, rozpierzchli się pod ziemią, ich szukano w różnych miejscach, jak się okazało, no to jest system naczyń połączonych pod ziemią, tak? No oczywiście, praktycznie możemy powiedzieć, że cała kopalnia zespolona ROW jest ze sobą połączona, bo Redutowy z Marcelem, Marcel z Jankowicami, Jankowice z Chwałowicami, także tak w zasadzie zjeżdżając na Redutowach można wyjechać na Chwałowice, tak na skróty. Funkcjonujemy jako jeden organizm i też jesteśmy postrzegani i rozliczani jako jeden organizm i to jest akurat tu dobre, bo to nas ratuje. Czasami zdarza się, że na którymś z ruchu coś szwankuje, wtedy po prostu za nas tak na bardzo na skróty wydobywają koledzy z innego ruchu. No to pytanie właśnie o solidarność pozostałych kopalni i pozostałych związków zawodowych. Czy oni się solidaryzują z tym, co się dzieje w Redutowach, czy... Oczywiście, panie redaktorze. Jesteśmy jedną wielką górniczą rodziną. Możemy się tam różnić jakimiś swoimi celami, bo każdy, wiadomo, koszula bliższa ciała, każdy patrzy przede wszystkim na swój ruch. Ale traktujemy tak, że nasze nieszczęście jest nieszczęściem całego ROW-u, bo trzeba też powiedzieć, że tu trzeba powiedzieć, jaki rodzaj węgla my produkujemy. Praktycznie nasz węgiel schodzi na pniu, tak kolokwialnie mówiąc, z dobrą ceną i w tym też upatruję, że dadzą nam kolejną szansę, bo ten węgiel naprawdę jest dobrym węgiel. Mówi pan o węglu w kopalni Redutowy. Tak, bo to jest węgiel semi-soft, wysokiej klasy, węgiel koksujący. I od na chwilę obecną znajdujemy zbyt do niego bez problemu. Problemem są węgle energetyczne, gdzie, no ale to już energetyka na mieszanie odbierając węgla. I tu jest problem, ale jako kopalnia zespolona ROW myślę, że jesteśmy w stanie przynajmniej te pokładane w nas plany, które zostały do nas napisane, realizować.
Jakie mamy plany na najbliższy czas? Do końca września poznamy ekspertyzę? Tak, jest założone, że do w przyszłym tygodniu mamy spotkanie, przyjeżdża i wojewoda, i przyjeżdża marszałek województwa śląskiego, wielu przedstawicieli ministerstwa właśnie do kopalni ROW, będą mówić o tym, co się w lipcu wydarzyło, będą chwalić się akcją ratowniczą, ale pytanie, czy będą również związkowcy, którzy będą pytali, co dalej? Znaczy na pewno tematem tego spotkania nie będzie przyszłość, to raczej będzie skupienie się na tym i przedstawienie, jak przebiegała akcja, bo ta akcja naprawdę została oceniona bardzo wysoko i na pewno będzie tematem szkoleniowym i dla ratowników, i na wszystkich. Tak, jednym z gości będzie w ogóle ocalały górnik, natomiast dla was chyba najistotniejsze dzisiaj jest pytanie, co dalej? Dokładnie. Panie redaktorze, wracając. Mamy Ministerstwo Przemysłu w Katowicach. Wydaje się, że no wszystko tu można na Śląsku załatwić. Czy to jest tylko... To tak wygląda, tylko my to tak nazywamy. Czy pani minister Czarniecka ma długopis? Chodzi tu o to, czy ona może podejmować autonomiczne decyzje, które są dla nas bardzo ważkie. No, niestety widzimy to, że w zestawieniu z polityką energetyczną no nie idzie to za bardzo w parze. Na węglu to tak zawsze było i no niestety z przykrością stwierdzam, że do dzisiaj tak jest. Na węglu zarabiają nie wszyscy, tylko nie górnicy. Wiadomo, że wojna z Ukrainą przeorała nam troszkę rynek, tak jakby się wydawało na początku, bardzo nam pomogła, bo tego węgla naszego było potrzeba zdecydowanie więcej, ale bardzo szybko napłynął węgiel z różnych kierunków statkami i on do dzisiaj zalega w portach i ten węgiel, z tym węglem trzeba coś zrobić. To oczywiście przekłada się na nasze wydobycie i zapotrzebowanie na nasz węgiel. Gdyby energetyka według deklaracji odbierała to, co się zdeklarowała, nie mielibyśmy problemu, przynajmniej jeżeli chodzi o stronę ekonomiczną, bo co chwilę jesteśmy grillowani za to, że górnictwo jest nieefektywne, nierentowne i tak dalej. Zwały węgla? Na kopalniach u nas są, no niestety największy chyba na kopalni Chwałowice, na kopalni Jankowice, u nas praktycznie i na Marcelu są jakieś zwały, ale ten węgiel, bo na Marcelu produkuje się podobny tym węgla, co na redutowach, więc tu jakiegoś zagrożenia nie ma. Tego węgla na pewno się ze zwałów pozbędziemy, on znajdzie kupców, także tu nie ma problemu. Natomiast jeżeli chodzi, bo tu musimy też powiedzieć, że funkcjonujemy w ramach PGG i PGG ma ogromne problemy i to nie tylko tu, bo na Rowie może te problemy są najmniejsze, ale kopalnia Ziemowicz czy kopalnia Piast, tam są większe problemy, jeżeli chodzi o zwały. Na koniec, jaką pan widzi przyszłość w najbliższym roku, najbliższych 2 latach dla kopalni redutowych? Życzymy sobie, aby te wstrząsy przeszły do historii, aby one tylko na konferencjach się pojawiały jako tematy szkoleniowe. Powiem tak, bo mówiąc o tych wstrząsach, tak jeszcze troszkę wracając, trzeba zwrócić uwagę, bo to nie tylko na kopalni redutowej trzęsie, trzeba zwrócić, że w ogóle cały region uaktywnił się sejsmicznie i to przez Bełchatów, przez to, co się podziało na Mysłowicach Wesołej, ostatnio krótko przed tym naszym wstrząsem na Staszicu. I tam raczej powinni naukowcy się skupić, czy to, bo powiedziano nam, że wszystkie wstrząsy w zasadzie nie są bezpośrednim wynikiem eksploatacji na kopalni redutowej, bo ich zakres, siła wskazuje na to, że dzieje się coś innego. Więc pewnie naukowcy się nad tym pochylą i powiem tak, po pierwszym wstrząsie zazwyczaj jest tak potężny wstrząs, odpręża górotwór i spodziewaliśmy się, że będzie spokój. No, 2 dni po tym jeszcze potężniejszy wstrząs przeorał nam kopalnię, praktycznie powoli by nam ją zamknął, a to, co się stało teraz, to już w ogóle budzi zdziwienie i niedowierzanie i naukowców. Jak się okazuje, zderzenie człowieka z naturą jest bardzo bolesne. My dzisiaj mówimy w wiadomościach Radia 90 o intensywnych opadach deszczu, o tym, co się dzieje. Z drugiej strony w porannej rozmowie mówił o tym, co pod ziemią czeka na nas. Tego nie wiemy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za poranne spotkanie. Naszym gościem był Piotr Glęc, przewodniczący Solidarności Kopalni Ruch Redutowy. Dziękuję bardzo.